Dzień dobry. Zostałem poproszony o kilka słów na temat rzeczy, którymi akurat w trakcie obecnej pandemii mam czas się zajmować. Chciałbym Państwa przywitać. Nazywam się Ryszard Derdziński. Bardziej znany jestem w środowisku internetowym jako Galadorn. Zajmuję się bowiem popularyzacją twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena, ale tak ogólnie jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w jakimś tam momencie doktorantem, człowiekiem różnych zainteresowań, wychowanym w domu pełnym książek. Tutaj też od razu wielka zachęta do czytelnictwa. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci czytały, to pozwólmy wychować im się w domu, gdzie jest dużo książek, gdzie mogą wtedy, gdy was nie ma, eksplorować to, co zbieracie, co czytacie. Bo ja w ten sposób nauczyłem się bardzo wcześnie czytać. Już w wieku 4 lat właściwie czytałem książki. No i ta pasja została mi do dziś. Dzięki temu pojawiło się w moim życiu i fantastyka, i archeologia. Mój tata miał bardzo ciekawy zbiór książek o Celtach, o Słowianach. Językoznawstwo z tyłu za mną. Jest no, dosyć dużo takich właśnie książek o językoznawstwie indoeuropejskim, językach bałtyjskich, słowiańskich, germańskich, bo tutaj ta sfera naszej kultury mnie szczególnie interesuje. Również i zainteresowanie przyrodą. Pamiętam, że chyba pierwsze teksty, które czytywałem, to były takie książki dla dzieci razem ze Słonkiem Wandy Chotomskiej. Tak to się bodajże nazywało. Cały ten wielki zasób różnych zainteresowań, wiedzy, którą zdobywa się poprzez lektury przez całe życie, on może potem nagle zaowocować jakimiś niezwykle ciekawymi badaniami. Ja z uwagi na moje zainteresowanie, pasję, wielką miłość do literatury Johna Ronalda Reuela Tolkiena, zwanego potocznie w Polsce Tolkienem, obydwie te wymowy są poprawne, chociaż ta właściwa, taka jakiej używa rodzina, to jest wymowa Tolkien. Zresztą samo nazwisko, za chwileczkę powiem, ma swoją genezę w szczególnej części Europy. To zainteresowanie ono owocowało potem w połączeniu właśnie z tym miksem różnych książek, pasji domowych, różnymi zainteresowaniami w dziedzinie tolkienistyki, które potem wychodziły poza tą tolkienistykę i no, dały mi jakąś tam wiedzę amatora oczywiście, ale to sprawia, że potem taki czas, jak pandemia, kiedy jest się zamkniętym w domu, ja akurat mieszkam sam, powoduje, że człowiekowi się nie nudzi. Uważam zawsze, że nudzi się tylko ten, kto jest nudny. Jak ktoś ma ciekawe zainteresowania, no nigdy się nie będzie nudził, kiedy jest sam. I tutaj w ciągu mojego życia, jeśli chodzi o tą pasję związaną z fantastyką, chociaż to ja nie traktuję tych książek Tolkiena jako gałęzi literatury fantasy, czy science fiction, czy w ogóle ogólnie fantastyki, ale jako kanon literatury po prostu dobrej, która mówi o naszej etyce, o naszych wyborach, o naszym miejscu w świecie. Didaskalia są fantastyczne, ale wybory moralne, pewnego rodzaju mechanizmy działające w człowieku i nami sterujące, one są uniwersalne i świetnie w tej literaturze moim zdaniem opisane. No i to zainteresowanie Tolkienem, ono prowadziło mnie w kierunku bardzo różnych, ciekawych rzeczy. Mianowicie jeszcze w latach 90., kiedy byłem uczniem liceum, nie mając dostępu do komputerów, do internetu, którego jeszcze wtedy w takiej formie jak dziś nie było, zaangażowałem się w współtworzenie czasopism tolkienowskich, które ukazywały się w Śląskim Klubie Fantastyki. Tutaj mam logo naszej grupy Parmadili, których serdecznie pozdrawiam. Miłośników Tolkiena właśnie ze Śląskiego Klubu Fantastyki. Wydawaliśmy wtedy czasopisma dwa, Guajira i Guajirze. Ponieważ nie miałem maszyny do pisania, ale lubiłem rysować, no to już na przykład Tolkien sprawił, że zaangażowałem się w tworzenie grafik. No i do dzisiaj jakoś to tam owocuje w moim życiu, coś tam czasami rysuję. Rozwinął się ten jakiś tam talent, który miałem w sobie, odziedziczony po mojej mamie, która jest artystką, była artystką i zacząłem rysować. Później pojawiła się pasja językowa. Zacząłem się w liceum uczyć łaciny. Dosyć szybko pojąłem ogólnie
mechanizmy tego języka, więc nie było mi trudno przygotować się na kolejne lekcje, a ja w trakcie lekcji gdzieś tam pod ławką tłumaczyłem z języka angielskiego na polski lekcję języka Quenya, języka elfów wysokiego rodu. Elen sila lumen omen dielwo. Tak ten język mniej więcej brzmi. Język Tolkiena, czyli językoznawstwo, tajne alfabety, runy, pismo Tengwar. To spowodowało, że moja biblioteczka z tyłu wzmocniła się o pozycje właśnie związane z historią alfabetu, historią różnego rodzaju ciekawych systemów pisma. No i dzisiaj też zdarza mi się występować gdzieś, byłem kiedyś na przykład w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, z wykładami na temat pisma runicznego na przykład. To dzięki Tolkienowi, dzięki fantastyce, odkrywanie pewnej części jego dziedzictwa i wyjście poza to do wiedzy ogólnej. Zainteresowałem się też w trakcie edukacji licealnej moją własną genealogią. To dzięki temu, że też moja rodzina bardzo skrupulatnie i po ojcu, i po mojej mamie zachowywała różnego rodzaju dokumenty, listy. Mój wujek, którego też pozdrawiam, tworzył drzewo genealogiczne naszej rodziny. Ja przejąłem po nim, można powiedzieć, tą schedę i przez całe lata zajmowałem się także badaniem naszej genealogii. Udało mi się z niektórymi gałęziami naszego rodu dojść do XVII wieku. Wiem, gdzie jestem zakorzeniony, kim tak naprawdę jestem, skąd wyrastają moje, nie wiem, poglądy polityczne, gusta i tak dalej, bo to wszystko tkwi w naszych przodkach też częściowo i w naszych genach. Tutaj pojawiła się też w pewnym momencie genealogia genetyczna, o której tak ciekawie opowiadał Artur Martyka i mam nadzieję, że jeszcze nie raz nam tutaj opowie. Właśnie udało mi się też skontaktować z tym środowiskiem bardzo ciekawym genealogów genetycznych. Szczególnie tutaj pomógł mi pan Łukasz Łapiński, który poprowadził w dobrym kierunku moje badania genetyczne. Także dzisiaj też mniej więcej wiem, skąd wywodzi się moja linia męska, jakie mam ogólne dziedzictwo genetyczne, autosomalne. O tym wszystkim pan Martyka bardzo ciekawie i wnikliwie opowiadał. Ja się na tych sprawach aż tak dobrze nie znam, ale tym no poniekąd troszeczkę też żyję. No i tu się okazało, że właśnie te różne pasje połączyły się już jakieś 10 lat temu w nową dziedzinę badań, której się bardzo mocno oddałem, którą wspierają także w tej chwili moi patroni na Patronite, a mianowicie w tak zwaną genealogię genetyczną rodziny Tolkienów, czyli to, co nazywam Tolkien Ancestry. Mam takiego hashtaga Tolkien Ancestry, gdzie wpisując go możecie znaleźć mnóstwo różnych ciekawych materiałów. Prowadzę blog, który nazywa się Tolknięty, na nim jest właśnie taki dział Tolkien Ancestry. Tam od wielu, wielu lat publikuję wyniki części moich badań. Piszę ogólnie książkę na ten temat, a do czego mi się udało dojść. I tutaj ile różnych dziedzin nauki właśnie temu pomogło. Wpierw takie pytanie się u mnie pojawiło po lekturze biografii profesora Tolkiena, gdzie dowiedzieliśmy się o tym, że Tolkienowie do Wielkiej Brytanii przybyli z terenu Niemiec, że nazwisko Tolkien jest nazwiskiem pochodzenia niemieckiego. Tolkien wiedział o tym, że kilka pokoleń wcześniej jego przodkowie mówili po niemiecku i byli migrantami do Londynu. Tam zostali rzemieślnikami, zajmowali się, jak wiedział on, i to też potwierdzają fakty i prasowe, i genealogiczne. Zajmowali się najpierw jeden z braci tworzeniem zegarów, ciekawych mechanizmów. Jeden z takich zegarów na przykład jest budzikiem osobistym carycy Katarzyny i znajduje się w Ermitażu. Ostatnim razem właśnie będąc w Ermitażu szukałem tego zegara. Nazywała się firma Gravel & Tolkien. Drugi brat był kuśnierzem. Akurat po kuśnierzu nie pozostało zbyt wiele pamiątek z XVIII wieku, bo futerka się rozpadły, ale wiemy, mamy dużo różnych ciekawych reklam z prasy brytyjskiej właśnie z tego okresu. Był to znakomity kuśnierz w Londynie przy Cheapside, niedaleko katedry Świętego Pawła. Udało mi się właśnie dzięki zadaniu sobie tego pytania dojść do bardzo ciekawych wniosków. Szukałem w źródłach najpierw internetowych, czyli posługiwałem się tym, co jest no dzisiaj... To internet na pewno, jak wiemy w ogóle ze statystyk, służy najczęściej różnym głupotom, ale
Ale jak ktoś chce, to ten internet może stać się naprawdę niesamowitym źródłem wiedzy. Są tam biblioteki cyfrowe, stare manuskrypty, różnego rodzaju pradawne dokumenty, no i także księgi parafialne, różnego rodzaju dokumenty ważne dla genealogii. Ja zacząłem badać 10 lat temu, to był rok 2010. Gdzie to nazwisko Tolkien pojawiło się w Niemczech na terenie niemieckojęzycznym najwcześniej? Profesor Tolkien i jego rodzina twierdzili, że Tolkienowie byli związani z Saksonią, że tutaj nawet dzięki temu, że w ubiegłym roku pozyskałem bardzo ciekawy list profesora Tolkiena, wiemy, że wyobrażał sobie, że jego rodzina do Wielkiej Brytanii dotarła z Lipska, Leipzig, poprzez terytorium Polski. Taką miał wiedzę od swoich przodków. Szukałem w księgach parafialnych Saksonii, Tolkienów. Zadałem sobie pytanie, jejku, jest tak rozbudowane środowisko tolkienistów w Niemczech. Czemu oni tego jeszcze nie zbadali? Czemu nie wiemy, z jakiego pięknego, małego, filigranowego miasteczka czy wioski przybyli Tolkienowie do Wielkiej Brytanii albo miasta? Na jakiej ulicy mieszkali, gdzie był ich dom? Dziwiło mnie, że nikt tego nie zbadał. No i uznałem, że to chyba jest moje powołanie. I zająłem się tym głębiej. Okazało się, że Tolkienowie przed XVIII wiekiem występują tylko w jednym konkretnym rejonie Niemiec dawnych, terenów niemieckojęzycznych, wcale nie niemieckim z gruntu, bo w tak zwanych Prusach Wschodnich, czyli w dawnych Prusach, gdzie mieszkali kiedyś Bałtowie, Prusowie, obok zaraz Jadźwingowie, Galindowie, gdzie później zakon niemiecki stworzył swoje władztwo. Tutaj też, no, dzięki swoim badaniom pogłębiłem swoją wiedzę z dziedziny historii ustroju. Wiem, że dzisiaj rzadziej mówi się o państwie krzyżackim, częściej o władztwie terytorialnym. I na tym terenie pojawili się Niemcy z różnych krain niemieckich, którzy, no, wpierw jak w kolonii funkcjonowali. Prusowie mieli tą pozycję pośrednią. W wyniku różnego rodzaju działań powstańczych Prusowie też się podzielili na tych, którzy walczyli z zakonem niemieckim i tych, którzy byli lojalni wobec zakonu, ponieważ te powstania oczywiście, no, nie powiodły się, to ci, którzy walczyli, no, praktycznie zostali zgładzeni. Natomiast ci, którzy byli po stronie zakonu, stali się uprzywilejowaną warstwą. Powstała tak zwana warstwa wolnych, także i arystokracja, pewne rody szlacheckie, które no, mają genezę właśnie pruską, ale były później już niemieckojęzyczne, przyjęły niemiecką kulturę. W wieku XVI-XVII kultura pruska praktycznie już całkowicie podupadła i Prusowie stali się niemieckojęzyczni. Ale bardzo wiele rodzin żyjących do dziś w Niemczech, a jak widać także i w Anglii, ma genezę pruską. I udało mi się wpierw dojść do takiego ogólnej konkluzji, że prawdopodobnie Tolkienowie przybyli do Wielkiej Brytanii, no, z innej części Niemiec jednak, niż twierdził profesor Tolkien. Dla zagorzałego tolkienisty to oczywiście bardzo trudny moment, kiedy trzeba zaprzeczyć temu, co mówił jego mistrz. No ale tak się zdarzyło, tak w nauce bywa. I wpierw były właśnie badania genealogiczne, poszukiwanie Tolkienów w księgach parafialnych dostępnych w internecie. W pewnym momencie udało mi się też nawiązać kontakt z innymi badaczami, którzy tym tematem się zajmowali. Pewien Amerykanin zdobył w Londynie bardzo ciekawy dokument, akt naturalizacji z 1794 roku, w którym było napisane, że gentleman nazywający się Daniel Tolkien dostaje obywatelstwo brytyjskie, ale że jest tam też napisane, gdzie on się urodził. I to był po prostu niesamowity strzał, który bardzo poprowadził te badania do przodu. A mianowicie okazało się, że londyńscy Tolkienowie, przodkowie profesora Tolkiena, dwaj bracia, Benjamin i Daniel, Benjamin to był dziadek profesora Tolkiena, przybyli do Londynu z Gdańska. I to po prostu była niesamowita rzecz. No to w tym momencie oczywiście fokusujemy już swoje badania na tym Gdańsku. Wyszukujemy jak najwięcej wpierw źródeł w internecie dotyczących Gdańska z nazwiskiem Tolkien. Okazało się, że w XIX wieku żyli Tolkienowie w Gdańsku. Był antykwariusz mający swoje antykwariaty w różnym czasie, przy różnych uliczkach tego dawnego Gdańska, głównie na tak zwanym głównym, czy dawniej mówiło się prawym mieście. I tutaj, no, już wymagały te moje ustalenia, badania, przejścia na kolejny etap. Kolejny etap to jest coś, do czego też zachęcam historyków domorosłych, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę, a mianowicie
trzeba zajrzeć do prawdziwych archiwów państwowych. Archiwa państwowe w naszym kraju są w większych miastach i są, wbrew temu, co by się mogło wydawać, bardzo łatwo dostępne. To jest wielkie dobrodziejstwo i tutaj jestem bardzo wdzięczny naszemu państwu za to. Łatwo do tych archiwów wejść, łatwo z nich skorzystać. Ja najpierw rozpocząłem mailowo korespondencję z Archiwum Państwowym w Gdańsku, ponieważ doszedłem do wniosku, że jeżeli są Tolkienowie w Gdańsku i oni się musieli tam także żyć w XVIII wieku, skoro z Gdańska przybyli do Londynu, no to ja w tym archiwum na pewno znajdę jakieś materiały. Udało mi się poprzez kwerendę taką internetową, ogólną dojść do wniosku, że na pewno jest pewien taki dokument, a mianowicie spis mieszkańców z 1770 roku. No i że na pewno tam takich Tolkienów powinienem znaleźć. I umówiłem się, pojechałem do Gdańska, ja mieszkam w Sosnowcu koło Katowic, więc to jest bardzo długa droga. Już w tym Gdańsku w archiwach byłem wielokrotnie, nie tylko w samym Gdańsku, ale także w Gdyni, gdzie znajduje się filia tego archiwum i tam są też bardzo ciekawe materiały. No i tutaj tylko powiem w skrócie największym, że udało mi się dzięki kwerendzie, dzięki poznaniu prawdziwych źródeł gdańskich, znaleźć całą rodzinę Tolkienów, właściwie dwie rodziny, było dwóch braci, Michael i Christian. Michael był kuśnierzem, tak jak potem Tolkienowie w Londynie, a drugi Christian był żołnierzem gdańskim w garnizonie Gdańsk, artylerzystą, który udało mi się znaleźć teczkę z dokumentami z XVIII wieku właśnie tego garnizonu, tej artylerii. I mamy tam spis żołdu na przykład. Mamy momenty, w których przechodził na kolejne stopnie wojskowe, aż dotarł do tego najwyższego dla podoficerów, czyli do pirotechnika nazywanego Feuerwerk w języku niemieckim. No i on miał rodzinę. Udało mi się odnaleźć w źródłach, w prasie gdańskiej, to znowu dobrodziejstwo bibliotek cyfrowych. Mamy mianowicie zeskanowane pięknie czasopisma gdańskie z XVIII wieku. Musiałem podszkolić się z języka niemieckiego, w związku z tym ja jestem wielojęzyczny, ale akurat język niemiecki to jest taka zawsze moja słabość. Najlepiej znam język angielski, jestem tłumaczem języka angielskiego, tłumaczę książki. Znam język hiszpański, udało mi się też nawet tłumaczyć jakieś opowiadanie Borgesa. Znam łacinę w takim stopniu wystarczającym do badań. Znam język rosyjski, no dzięki temu, że wychowywałem się w PRL-u i to się też bardzo przydaje. Zwłaszcza jak bada się Prusy Wschodnie, ponieważ mam też kontakt z ciekawymi osobami z okręgu kaliningradzkiego, które na przykład z uwagi na to, że tam jest utrudniony wjazd w tej chwili, próbowałem w ubiegłym roku jesienią, ale była tak wielka kolejka, że zrezygnowałem. Uznałem, że nie ma sensu wjeżdżać do tej pułapki. Ale koledzy Rosjanie porobili dla mnie bardzo ciekawe zdjęcia właśnie na tamtych terenach. Czyli językoznawstwo, metodologia w ogóle nauk, umiejętność korzystania z archiwaliów. To też to wymaga pewnych umiejętności technicznych, bo trzeba wiedzieć, jak nosić rękawiczki w archiwum, jak założyć sobie mikrofilm, bo na początku pracowałem na mikrofilmach. Także odwiedzałem już wielokrotnie Mormonów we Wrocławiu, ten najbliższy moment, miejsce, gdzie znajduje się tak zwane Centrum Historii Rodziny. Oni mają najwięcej ksiąg parafialnych poskanowanych, mają je w komputerach, ale także mają je na rolkach, na mikrofilmach. No i tam odnalazłem na przykład taki ostateczny dowód, że ci moi dwaj bracia z Londynu urodzili się w Gdańsku, a mianowicie akty chrztu z kościoła Zbawiciela na tak zwanym Zaroślaku, dzisiaj kiedyś nazywało się to Petershagen, czyli bardziej poprawna nazwa i tutaj postuluję, proszę Gdańsk, żeby zmienił nazwę Zaroślak na Petershawa, bo to jest polska historyczna nazwa tej bardzo ciekawej dzielnicy, właściwie z jedynej dzielnicy w Śródmieściu, gdzie jest taka autentyczna przedwojenna zabudowa niezniszczona w wyniku działań wojennych. Musiałem również sięgnąć troszeczkę i do architektury. Udało mi się dzięki właśnie badaniom w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w archiwaliach w Gdyni, odnaleźć księgi gruntowe domu, w którym urodził się prapradziadek profesora Tolkiena na Zaroślaku i w wyniku różnego rodzaju opisów, badań porównawczych, a także umiejętności budowania z klocków Lego, stworzyłem replikę domu, w którym mieszkali Tolkienowie w XVIII wieku. Także tutaj się przydają także umiejętności z dzieciństwa, budowy z Lego, trochę architektury. Popatrzcie, ile różnych dziedzin nauki. Teraz krytyczna umiejętność czytania tekstów historycznych, zwłaszcza już nie opracowań, ale oryginalnych tekstów
z dawnej epoki, żeby umieć krytycznie spojrzeć na te opisy. To kolejna rzecz. Po prostu warto całe życie się uczyć. Niektórzy twierdzą, że człowiek zaczyna się starzeć dopiero w momencie, gdy przestaje się uczyć. Ja w tej chwili się uczę niemieckiego i języka pruskiego, ponieważ prowadzę projekt razem z bardzo ciekawym językoznawcą z Wilna, Glabisem Niktoriusem. Tłumaczymy pierwsze strony Hobbita na język pruski, bo okazało się tutaj w takim największym skrócie, bo to oczywiście o moich badaniach mogę opowiadać długo i w kolejnych odcinkach postaram się Wam po prostu przybliżyć takie trzy główne etapy w dziejach rodziny Tolkienów. Etap pruski, etap gdański i etap londyński. W każdym razie, no, według dzisiejszych ustaleń, dzięki badaniom genetycznym rodziny Tolkienów, które też udało mi się zdobyć ich wyniki dzięki korespondencji z rodziną Tolkienów, wiemy, że Tolkienowie wywodzą się od dawnych Prusów z regionu dawnych Prus na Tangi, z okolic miejscowości Krzyżborg i Domnowo. Dzisiaj no niestety obydwie znajdują się w okręgu kaliningradzkim, że ich nazwisko wywodzi się od wsi, która nazywała się Tolkheim jeszcze przed II wojną światową. Dzisiaj to jest po prostu garść zarośli nad rzeczką, bezletką, natomiast dawniej była to karczma, gospoda. Czyli właściwie początki rodziny Tolkienów to gospoda. Jak ktoś lubi Tolkiena, to zaraz mu się może przypomnieć gospoda pod rozbrykanym kucykiem. A w każdym razie Tolkheim dla mieszkańców no, w okolic dawnej Iławy Pruskiej to kojarzyło się na pewno na początku z karczmą. I stamtąd wywodzi się nazwisko. Tolkienowie mieszkali przez wiele wieków. No, mam uchwyconych ich w źródłach w momencie, gdy powstaje nazwisko. W XV wieku, XVI, w XVII mieszkali już we wsi Globunen. Nazywam ją po polsku Głabunami, chociaż taka nazwa nigdy nie pojawiła się, no bo no, niestety nie jest ta część Prus w Polsce. Chociaż o mały włos byłaby, dlatego że Stalin miał pierwotnie pomysł, żeby Polsce przyznać Prusy aż do Pregoły, czyli dochodziłyby nasze granice do dawnego Królewca. To byłoby bardzo ciekawe, mielibyśmy jakąś część Królewca w Polsce. No ale niestety tak się nie stało. Wtedy Tolkheim, Globunen, Kreuzburg znalazłyby się na terytorium naszego kraju. I byłoby mi łatwiej badać. No a tak to nie ma co badać tam tak naprawdę, bo wszystko zostało zniszczone, zgładzone. Tutaj też możemy porównać sobie, jak Polska a Rosja traktują te ziemie. Jednak u nas przywrócono dawne pruskie nazwy, starano się jakoś naukowo do tego wszystkiego podejść, żeby nie polonizować tak ahistorycznie tych ziem, tylko no, dzisiaj z wielkim pietyzmem też badać to dziedzictwo dawnych Prusów. I ci Tolkienowie mieszkający w Kreuzburg w pewnym momencie w wyniku nacisków militarnych, państwowych, Królestwa Prus, początek XVIII wieku, wielu młodych ludzi uciekało po prostu stamtąd. I dwaj młodzi ludzie uciekli do Gdańska, tam założyli rodziny i byli Prusakami w Gdańsku. A ich znowu dzieci albo zostały w Gdańsku, tak jak ten antykwariusz Christian Tolkien II, albo uciekli do Londynu i tam zaczęła się zupełnie nowa historia. W kolejnych odcinkach, jeżeli Was to oczywiście zainteresuje, chętnie opowiem o poszczególnych etapach dziejów rodziny Tolkienów oraz o naukach, które wykorzystuję do tych badań. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. W języku pruskim Erdiu. Dziękuję.